Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam was na demko gry horroru, w zasadzie na temat uprowadzenia obcych. The Are Here Alien Abduction Horror. Jest to, tak jak mówię, tylko w tej chwili demo. Mam nadzieję, że gra pełna w pełnej wersji niedługo wyjdzie. A co oferuje demo, przekonajmy się. Więc zaczynamy. Niewyjaśnione zjawiska miały miejsce na farmie Greyswood w nocy 7 sierpnia. Rodzina Shermanów była świadkiem jasnych ogni na niebie, które poruszały się nad polem kukurydzy z zawrotną prędkością. Światła poruszały się w chaotycznym kierunku i z różną prędkością. Po pewnym czasie zniknęły. To dziwne zachowanie na niebie zaobserwowano w nocy, w tym samym czasie w ciągu 5 dni. Według właściciela farmy wszystkie zwierzęta oszalały. Pies stał się agresywny. Próbował go zaatakować i ugryzł. Dzieci skarżyły się, że ktoś chodził pod ich oknami. Rolnik Peter Sherman, pracując w polu, zobaczył dziwną postać, która nie była podobna do człowieka. Co to takiego? Świadome oszustwo? Pragnienie, aby zwrócić na siebie uwagę? A może sensacja o inwazji kosmitów? Dziennikarz Tyler Fox udaje się na farmę Greyswood w celu zrobienia reportażu fotograficznego dla lokalnej gazety. I to tyle tytułem wstępu, wprowadzenia. Rozpocznijmy w takim razie rozgrywkę. Gra, jak widzimy, jest po polsku, także wielki plus dla twórców. Zadanie. Porozmawiaj z rolnikiem, Peterem Shermanem. Jak rozumiem, my jesteśmy tym dziennikarzem, który tutaj dotarł. Tu jest nasz samochód. Antena satelitarna na dachu do transmisji pewnie broadcastowej. Tutaj wsiąść do tego auta nie możemy. A zobaczmy, co jest za autem. Czy możemy gdzieś tutaj się przemieścić, coś pozwiedzać? No niestety gra nam tego nie umożliwia. Możemy tylko iść w tą stronę. Latarnia świeci, patrzcie. Widzimy te światła na niebie, o których była mowa. Aha, czyli możemy tutaj zrobić zdjęcie. Przybliżyć nie możemy. Jedynie w ten sposób możemy to zdjęcie. No dobrze. Sherman's House. Czyli co, tędy mamy iść, tak? Ale jeszcze zobaczmy sobie, co tutaj jest dalej. Przed wejściem do domu. A też nie możemy tutaj dalej przejść, patrzcie. Tylko te światła są. Takie możemy maksymalnie przybliżyć. No dobra, w takim razie idziemy tutaj do tego domu. Jakiś worek po drodze. Latarnie świecą. To jest chyba pole kukurydzy, jak się nie mylę. Kukurydza to taki element horroru. Oj, coś tutaj trzeszczy. No ja już się boję. Drzwi uchylone od tego domu, patrzcie. Ale ja bym tu jeszcze obszedł naokoło, jeżeli się da. Ale nie da się. Tędy nie przejdziemy, tędy również nie przejdziemy. Tam światła się palą. Tu widzimy strach na wróble. No dobra, chodźmy do środka zatem. Obejrzyj dokładnie dom. No dobra. Obejrzyjmy w takim razie dokładnie dom. Tutaj nic nie ma, przez okno tak zagląda. Może to trochę nieładnie, ale tu mamy kartkę. Notatka od rolnika. Panie Fox, umówiliśmy się na spotkanie, ale stało się nieszczęście. Nasza córka zniknęła. Żona pojechała do miasta po pomoc. Mój syn i ja poszliśmy obejrzeć farmę. Będziemy zostawiali karteczki dla pana i policji na wypadek, gdybyśmy się rozminęli. Niech pan będzie ostrożny. Peter Sherman.
Tak wygląda ta karteczka. Możemy nią poruszać i odłożyć na miejscu. No dobra. Mamy obejrzeć dom, więc obejrzyjmy. Może nie będziemy drzwi zamykać. Tutaj mamy okno, jakiś obrazek. Jakieś drzwi. O, zamknięte. Nie otworzymy niestety. Lodówka, słychać jak pracuje. Jakaś pocztówka. Na zdjęciu członkowie rodziny Sherman. To w zasadzie nie pocztówka, tylko zdjęcie. Tutaj tak samo, czyli widzimy jak oni wyglądali w tym momencie, więcej nic tu nie ma. Mleko i gazeta, stara gazeta. Jest to stara gazeta o kręgach na polach i innych niewytłumaczalnych zjawiskach. Wygląda na to, że dzieje się tu to od dłuższego czasu. Dlaczego o tym nie wiedziałem? No właśnie. Woda kapie. No nic tu więcej chyba zrobić się nie da, ale mamy schody w górę. Dobra, chodźmy w takim razie w górę. Gaśnica. Skrzynka jakaś, ale to... Tu mamy za to coś. Zdjęcie. To jest maksymalne przybliżenie. Tak samo członkowie rodziny. Tu nic zrobić nie możemy. Tu jest chyba pies na zdjęciu, członkowie rodziny. No, według mnie to jest psiak, ale niech będzie. Tu obrazek, z którym nic zrobić nie możemy. No, ale tu mamy kolejne drzwi. Zobaczmy, co tu jest. Podobno należało do zaginionej dziewczyny. Przysłuchawszy się, można usłyszeć bardzo dziwne dźwięki. No faktycznie, te dźwięki takie troszeczkę dziwne. Co tu mamy? Coś tu leży, ale interakcji żadnej dokonać nie możemy. Tu jest jakaś kartka. Notatka od rolnika. To jest pokój córki. W nocy usłyszałem dziwny hałas. Gdy wszedłem do pokoju, nie było jej w łóżku, a okno było otwarte na oścież. Jestem pewien, że uprowadziły ją te stwory. Jakie stwory? A, ona uciekła po prostu. Ona po prostu uciekła. Tu mam jakieś zdjęcie. Członkowie rodziny. No cóż, więcej tu nic nie ma. No dobra. Zajrzyjmy tutaj. Zatem komputer, proszę bardzo. Kolejna notatka od rolnika. Dużo się dowiedziałem o tych stworach. Nazywają je szare i to nie są małe zielone ludziki, tylko wielkie, odrażające i niebezpieczne istoty. Na ogół pisuje się je następująco. Duża, nieproporcjonalna w stosunku do ciała głowa, brak włosów, bezdenne czarne oczy, szara skóra, długie, cienkie kończyny. Ich głosy nie są podobne do niczego. Ci kosmici są bardzo agresywni wobec ludzi. Wszystko zaczyna się od jaskrawych ogni w niebie obok domu, które się poruszają po określonej trajektorii. W tym samym czasie leci krew z nosa, zaczynają się silne bóle głowy i dzwonienie w uszach. Zwierzęta w tym czasie się wściekają. Następnie pojawiają się luki w pamięci ludzi, okresy, kiedy nic nie pamiętają. Dochodząc do zmysłu, stwierdzają, że znajdują się w dziwnych miejscach, na przykład pośrodku pola, lub na drodze kilka kilometrów od domu. Do niektórych wracały straszne urywki z pamięci. Ludzie przypominali sobie straszne testy doświadczalne.
kosmici ustanowili kontrolę nad ich świadomością i wpłynęli na psychikę. Również na ciele znaleziono ślady, a mianowicie nacięcia. Podczas badania palpacyjnego można było poczuć obcy przedmiot, który poruszał się pod skórą. No tak. Czyli to jest końcówka tego tekstu. No dobrze, odłóżmy. Coś tutaj mamy więcej? Nie. Tu jakaś szafa, może do tej szafy da się zajrzeć? Da się zajrzeć. Ale tu nic specjalnie nie ma. Buty, tylko jakaś skarpetka. Tej części szafy chyba nie otworzymy, niestety. To możemy tylko zamknąć, dobrze. Tu jakieś książki, dziennik. Pamiętnik rolnika z czasów dzieciństwa. Naklejka. Znalazłem mój stary pamiętnik. Pisałem mając 15 lat. Jak mogłem o tym zapomnieć? Tekst. Dzisiaj był najbardziej niesamowity i straszny dzień w moim życiu. Widziałem kosmitów. Moi rodzice myślą, że kłamie, ale to prawda. Łowiłem ryby z opuszczonego molo na rzece. Nagle zostałem oszołomiony przez huk pochodzący z tyłu. Odwróciłem się. Bardzo nisko nad ziemią obracał się ogromny dysk z czterema migającymi światłami lub oknami. Poczułem cios, który jakby podrzucił mnie w powietrze. Wisiałem jak w nieważkości. Wszystko wokół mnie stało się olśniewająco jasne, a ja wydaje się, że zemdlałem. Pamiętam, jak widziałem trzech kosmitów z szarą skórą i dużymi oczami. Położyli mnie na stole, jak gdybym się przykleił do niego. Stali nade mną. Wydawało mi się, że komunikowali się ze sobą telepatycznie. Potem jeden z nich podszedł i zrobił coś z moją głową. Dalej nic nie pamiętam. Obudziłem się na molo późno w nocy i ledwo się dostałem do domu. Słyszałem szum w głowie. Szedłem do domu, jakbym był w delirium. W domu znalazłem kilka cięć na ciele i dwa małe, bardzo gładkie otwory za uchem. Co to było? Boję się zasnąć. Czyli to jest ten dziennik, tak on wygląda. Tutaj mamy rysunki, no i tego obcego i tego ich statku. Odłóżmy. Aha, zdjęcie możemy zrobić. Dobra. Zdjęcie zrobione. Co tu więcej? No więcej tu nic chyba nie możemy. O! Patrzcie. Co to jest? Oho. O kurczę. Naciśnij F, aby uzyskać latarkę. Czyli wylądowali chyba kosmici. No to chodźmy na spotkanie z nimi. O! Czyżby to byli kosmici? Tu się nic nie zmieniło, nikogo tu nie ma. Powiem wam, że strach się bać. I tutaj są zamknięte drzwi wejściowe, patrzcie, które były wcześniej otwarte, a te, których nie mogliśmy otworzyć, są otwarte w tym momencie. Okej. Mamy zwiedzać dom, to zwiedzajmy. Magnetowid.
i koniec filmu chyba, tak? Chyba tak. Magnetowid się wyłączył. No włączmy latarkę może. Dziwnie. Tu mamy zdjęcia. Zdjęcie martwych zwierząt. O, proszę. Z Polaroida. No powiem wam, że wygląda to dość tajemniczo. Tu mamy jakąś kartkę. Notatka od rolnika, kolejna. Jeszcze jako dziecko zacząłem cierpieć na bóle głowy. Męczą mnie do tej pory. Zwracałem się do lekarzy wiele razy, ale nikt nie potrafił wyjaśnić przyczyny ich występowania. Teraz rozumiem, dlaczego lekarze nie mogli wyjaśnić przyczyny migreny. Odpowiedź jest prosta. Uprowadzenie. Uprowadzenie przez kosmitów, o którym przypomniałem sobie tylko wtedy, gdy znalazłem swój stary pamiętnik. Właśnie wtedy zaczęła się migrena. Nacięcia, które założyłem wtedy za uchem, ślad po nich został. Jest tam po prostu blizna. Jestem pewien, że coś mi wszczepili. Jakiś nadajnik czy implant. Przez niego o wszystkim zapomniałem. Postanowiłem, że go wyciągnę. Nie zwariowałem. No właśnie. Odłóżmy. O. Pudełko z dziwnym urządzeniem. W notatce Peter Sherman twierdzi, że wyciął obcy implant za uchem. Może to wziąć? Tak wygląda ten implant. Wygląda jak świeca samochodowa od silnika. Weźmiemy. Weźmiemy to, nie wiem po co, może się przyda do czegoś. Z kibelka skorzystać nie możemy, no dobra. To cóż, chyba wychodzimy w takim razie. No bo co tu po nas więcej, nic nie zdziałamy. No cóż. Zatem wychodzimy. No i chyba żeśmy już tu wszystko zwiedzili, nie wiem czy coś tu jeszcze. Tu jest ta gazeta, tu się nic więcej nie zmieniło. Nikt się tam nie chowa. O, ktoś przeszedł, patrzcie. Kurczę. Tędy poszedł. Tu jest tylko ten strach na wróble. Zaczyna świtać. Lampy już pogasły. Ale taka szarówka się robi. Tam poleciał. Chyba to mój samochód. Może lećmy. Zobaczmy, co tam się dzieje. O! O, tu jesteś! Chodź no, gagatku. Biegnij do samochodu. No dobra, biegnijmy do samochodu. Jakieś ubranie. Nie wiem, po co my tak szybko mamy biegnąć. Ja bym chciał tego ludzika poznać. No i co? Odpalamy, jedziemy, tak? O, startuje, patrzcie. Ale to duże. No i co? Nie mogę odpalić, patrzcie. O! Jest nasz ufoludek. No i co teraz? Chyba nas złapał.
Demo, w pełnej wersji, gdy gry znajdziesz duży obszar farmy Greyswood i pełnowartościową historię uprowadzania przez kosmitów. Dodaj grę do swojej listy życzeń, aby nie przegapić wydania ze zniżką. Aha, czyli to już jest koniec dema. No dobra, wyjdźmy do menu w takim razie. No krótkie to demo, ale mamy jeszcze, słuchajcie, prolog. Zobaczmy ten prolog w takim razie. Prolog opowiada historię pierwszego kontaktu z UFO, który miał miejsce 30 lat przed wydarzeniami pokazanymi w wersji demo. O, widzicie. Głównym bohaterem jest szeregowy Michael Anderson, służący w bazie wojskowej niedaleko farmy Greyswood. Przez przypadek staje się świadkiem strasznych, niemożliwych do wyjaśnienia wydarzeń. No dobra, spróbujmy zobaczyć, co to. Air Force Base. Delta, niezidentyfikowany obiekt. Meteor? Wcale nie. No, brzmi ciekawie. Intrygująco i zaskakująco. Czyli mamy tutaj kamerę, jak widzę. Nagrywamy wszystko. This is base. The object has landed. Your task is to identify the object without contact. Omega team will arrive in one minute. We'll conduct surveillance from the air. Drive with care. Report when you arrive. No okej. Okay. Czyli mamy, rozumiem... Czyli rozumiem, mamy podążać tutaj w stronę tego obiektu chyba. Tutaj widać za tym wzniesieniem, za tym pagórkiem faktycznie coś jaśniejszego. Tam gdzieś chyba. Tak. No dobra. No to gonimy. O, jest helikopter. Dobra. Lecimy zatem. Obawiam się, że nie możemy cały czas biec czy biegnąć, no bo szybko traci kondycję. No dobrze, to idziemy w takim razie spokojniutko. Helikopter nam się gdzieś za drzewami skrył, ale faktycznie chyba coś tam jest, patrzcie, bo ta łuna światła, no ona to by wskazywała. No może trochę podbiegnijmy, bo jestem strasznie ciekaw tych kosmitów. Omega, this is Michael Anderson. I report radiation detected. Counter indicator is average.
Nie mogę przeskoczyć. Obiekt wykryty, ale go coś nie widać. O, promieniowanie. Omega, what the hell is going on with your devices? Radiation levels rising. Over. Dobra, będziemy obserwować z daleka, ale w ogóle go nie widzę na razie. Cały czas niby się zbliżamy, patrzcie. Albo on przed nami ucieka, albo my tak wolno idziemy. No ale nic, podchodzimy coraz bliżej, coraz bliżej. Jak to wysoko jeszcze. O, patrzcie. Ściągają nasz helikopter. O kurczę. Fuck. Fuck. What the hell is going on? No, nieźle. Światło znikuje. Over. Can anyone answer? Tu nie ma żadnej drogi. Włączmy to widzenie w nocy. Nie wiem czy ja. Tu nie ma żadnej ścieżki. O. Coś tam jest. Nie bardzo wiadomo co. Ale coś się tam świeci. Patrzcie, znaleźliśmy. A no właśnie. No nie do wiary.
Dobrze, że to się wszystko nagrywa. Obok nas coś też jest z tej strony. Coś tu jest. O, cześć! O. No i co, i koniec? Prolog. W pełnej wersji gry dowiesz się, jak wydarzenia prologu są związane z farmą Greysuit i historią Taylora Foxa. Dodaj grę do listy życzeń, aby nie przegapić wydania ze zniżką. No i tak to, słuchajcie, wygląda to nasze demo. To jest wersja 2.9. Być może jakieś aktualizacje będą, się wkrótce okaże. Także to tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. A wkrótce nowa seria na kanale. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.